chema。 Za nami kolejna, szósta już runda turnieju we Wrocławiu. Była to runda poranna, także nie było za bardzo czasu na przygotowanie. I moim przeciwnikiem był Carlos Alvarado, zawodnik z Federacji Peru. Natomiast zawodnik ten, człowiek ten, mieszka sobie w Polsce. Rozmawialiśmy po polsku. Mówił także po partii, że jego syn nie ogląda. Także pozdrowienia dla Luisa. Możesz sobie zobaczyć, jak grałem z twoim tatą. Natomiast ja już wam pokazuję, co działo się w partii. Ponieważ jeżeli chodzi o mojego przeciwnika. Nie przygotowywałem się jakoś bardzo dużo, natomiast to miałem takie wrażenie, że to jest taki typ zawodnika, który wiecie, po prostu lubi szachy. Jak zobaczylibyście, jakie debiuty gra, no to tam dość szybko schodzi z jakichś tam teorii losowe rzeczy, bardzo znaczy losowe. Nie gra, wiecie, takich yy, rzeczy, że od 30 ruchu jest jakieś przygotowanie, tylko bardziej na luźno, więc wiedziałem, że partia prawdopodobnie będzie yy, ciekawa. Dodatkowo też. Dostałem wsparcie z nieoczekiwanej strony, jeżeli chodzi o e, cały ten turniej, ponieważ, jak wiecie, nie czułem się najlepiej po wczorajszej porażce. Siedziałem sobie na Twitterze, zobaczyłem, że jakiegoś tweeta napisał Janusz Korwin-Mikke. Stwierdziłem: Okej, okay, pan Janusz grał coś kiedyś w szachy. Panie Januszu, czy mógłby mi pan życzyć powodzenia? I co ciekawe, odpisał i życzył mi powodzenia. Także, pomimo tego, że, wiecie, parę razy wszedłem w polenikę z panem Januszem, to życzył mi on powodzenia. Szachy łączą ludzi. No i poszedłem na partię, to znaczy, no i zagrałem tę partię, no i zdecydowałem się zagrać ruch E4, a mój przeciwnik zaskoczył mnie, bo widziałem, że on grywa albo C6, albo C5, albo E5, natomiast tutaj zdecydował się zagrać ruch B6 i w zasadzie już od pierwszego ruchu byliśmy, przynajmniej ja byłem, poza przygotowaniem. No pierwszy ruch, w sensie drugi ruch jest już prosty, jest prosty, bo gram D4, przeciwnik gra goniec B7, ja zdecydowałem się zagrać goniec D3, tutaj nie chciałem wyprowadzać skoczka póki co, bo stwierdziłem, że po ruchu E6 czasami goniec B4, tutaj mogą być pewne problemy. Można tak grać, ja tak nie lubię grać, ja wolę tutaj zagrać goniec D3. Nastąpiła E6, i ze względu na to, jak mi idzie na tym turnieju to nie chciałem tej pozycji rozgrywać w, w sposób spokojny. Nie chciałem grać, że wiecie, o, zagram tutaj, wyprowadzę sobie kolejną figurę, wyprowadzę figury i będę próbował coś robić za jakiś czas, tylko zagrałem ruch F4. Ruch, który silnikowi się nie podoba, natomiast, yy, wiecie, no, zyskuje kolejnego pionka w centrum. Nawet jeżeli komputer jedynymi ruchami ustawi pozycję, która jest równa, to z ludzkiego punktu widzenia zawsze ciężko się gra, a też ja wiedziałem, że, wiecie, mój przeciwnik nie jest jakimś specjalistą w zagraniu ruchu B6 i koniec B7. No Myślałem się, że bardziej pomyślał sobie, a zagram sobie to. Więc nastąpiło skoczek F6, Hetman poszedł na E2, C5. No i tutaj był pierwszy moment w partii, gdzie wziąłem taki głębszy namysł, bo moja pierwsza idea, raczej was nie zaskoczę, to było zagranie ruchu C3 tutaj. I jak przeciwnik zbije, ja zbiję, on zagra tutaj, ja sobie jakoś tego pionka obronię, ale nie podobało mi się, że oponent zawsze ma tutaj skoczek B4. I tak. Nie do końca chciałem na to iść, bo nagle przeciwnik atakuje mnie swoimi figurami. Więc, może po C3, po biciu, zagram skoczek F3. I co ciekawe, to też gdzieś tam liczyłem i miałem takie przeświadczenie, że może to być ok. Natomiast koniec końców zobaczyłem, że mogę zagrać posunięcie D5 i ma ono swoje plusy, i ma ono swoje minusy. Plusem jest to, że zagarniam przestrzeń, więc, jak przeciwnik zagra cokolwiek, ja zagram C4, to już tutaj będę mieć. Przewagę w centrum, po drugie przeciwnik musi uważać na to, jakie ruchy wykonuje, bo np. ruch goniec e7 jest już przegrywający, bo zagram d6, pyk, e5, no i zdobywam figurę, no i jest wszystko spoko. Więc spodziewałem się, że przeciwnik to zbije. Ja zbiłem. Przeciwnik zagrał hetman 7 no i to jest właśnie minus tego zagrania ruchu D5, że gram C4, ale prędzej czy później yy, hetmany się wymienią, no i wiecie, bez hetmanów ciężej będzie atakować. Natomiast ja miałem takie przeświadczenie, że to musi być dla mnie dobra pozycja, bo nagle mamy strukturę taką z Benoniego trochę. Ja mam silnego pionka na D5, który kontroluje te pola, a przeciwnik ma gońca na B7, którego raczej tutaj nie powinien chcieć mieć, bo on raczej powinien mieć tutaj, wyjść tym gońcem gdzieś na G4, tak się gra Benoniego, więc stwierdziłem, ok, będzie spoko, jak przeciwnik mi tutaj zbije, ja zbije. Powinno być GIT. Przeciwnik jeszcze zagrał B5. Ja zagrałem B3, żeby to obronić. Nastąpiło D6. Ja zagrałem goniec B2. Wyprowadzam sobie figurę. Skoczek D7 i Skoczek C3. I teraz pierwszy, wydaje mi się, bardzo ważny moment w tej partii, ponieważ to, czego ja się spodziewałem. Dwa ruchy, których ja się spodziewałem, no bo widzicie, groże biciem na B5, a nie chcę tego bić raczej pionkiem, no bo y, będę mieć słabego pionka na D5. Więc dwa ruchy, których się spodziewałem, to było albo bicie, i jak ja sobie odbiję to kiedyś, może ustawienie skoczka na B6 i atakowanie tego punktu, y, albo w ogóle zagranie ruchu B4. Po to, że jak ja gdzieś skoczkiem sobie odejdę, komputer mówi, że skoczek E4 jest najlepsze. Dla mnie dużo bardziej logiczne było to, żeby wrócić skoczkiem na D1, żeby zachowywać trochę więcej figur, a tego skoczka przerotować kiedyś na F5. Y więc y tych dwóch ruchów się spodziewałem. A przeciwnik zagrał ruch A6 i to był taki ruch, który trochę mi, nazwijmy to śmierdzią. W sensie, tak no, niby spoko, ale kurczę, miałem wrażenie, że przeciwnik trochę dużo czasu traci. No i zastanawiałem się, jak to wykorzystać. Y i pomyślałem, pomyślałem i zdecydowałem się zbić na B5. Bo stwierdziłem, że tutaj prawdopodobnie zdobędę co najmniej jednego pionka. Tutaj w ogóle bardzo łatwo przeciwnik mógłby partię w ogóle całkowicie przegrać. Na przykład wiecie, gdyby zdecydował się na bicie tutaj, że atakuje to, atakuje to, to ja po prostu biję na A6. I po tym ruchu ja mogę, ja liczyłem chyba, że zbiję tu tu tu. I na końcu, wiecie, zdobywam jeszcze na C3, no i pozycję będę mieć wygraną, bo mam figurę więcej. Więc to taki jeden przykładowy wariant, gdzie przeciwnik mógłby się pomylić. I mam nadzieję, że internet nie będzie robił niczego złego tutaj, bo widzę, że są kłopoty. Więc po biciu na B5 przeciwnik pomyślał, pomyślał, zdecydował się zagrać skoczek B6. No i teraz po serii wymian następuje bicie, 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 bicie. Zauważcie, nie mogę tego zbić, bo Hetman jest związany, także zdecydowałem, a zauważcie też, że to co grozi, to przeciwnik zbije tutaj i zbije mi tego pionka, więc mam tylko jeden ruch, który tutaj zapewnia mi przewagę, natomiast widziałem go już z daleka, a mianowicie robię długą roszadę, no i teraz grożę wzięciem wieży, więc przeciwnik raczej musi bić, ja to odbijam, natomiast roszada była ważna dlatego, że moja wieża teraz broni tego punktu, skoczek broni tego pionka. No i jak policzymy sobie materiał, to dzięki temu, że ja zbiłem tutaj i tutaj, to mam po prostu pionka więcej. Natomiast zdawałem sobie sprawę z tego, że to nie jest takie easy. To nie jest coś takiego, że tutaj mam pionka więcej i mogę sobie grać losowe ruchy i wygram partię. Bo przeciwnik, oddając te pionki, trochę zrobił to, co się robi, wiecie, w gambicie wołżańskim. Oddajecie pionki, ale potencjalnie możecie atakować. Jest presja tutaj, mój pionek jest słaby. Ten pionek potencjalnie jest słaby, jak kiedykolwiek za Zagram ruch A4, to muszę liczyć posunięcie C4, więc to jest takie, że wiedziałem, że jest ok, nie byłem przekonany na ile. Eee, przeciwnik zagrał król D7, no to ja dość szybko zagrałem skoczek G3, chcę tego skoczka ustawić na F5. Zauważcie też, że przeciwnik musi mi na to pozwolić, on nie może zagrać ruchu G6, bo po takim posunięciu po prostu przegrywa. Bo po biciu ja mogę odbić, wisi tutaj. Jak wieża odejdzie, to jest skoczek F6, więc po prostu bym partię wygrał. E, dlatego przeciwnik zagrał goniec E7. Ja zagrałem skoczek F5, przeciwnik odszedł sobie gońcem. No i tutaj nie chcę powiedzieć, że wiecie, popełniłem jakiś bardzo duży błąd, ale nie byłem zadowolony z mojego kolejnego posunięcia. Bo zagrałem sensowne posunięcie, oczywiście, ale wydaje mi się, że powinienem. Zrobić coś innego tutaj, bo przeoczyłem odpowiedź przeciwnika. Bo ja zagrałem wieżę E1 i byłem całkiem zadowolony, bo tak stwierdziłem: wiecie, przeciwnik zagra tu, to ja sobie zagram skoczek H6, przeciwnik zagra wieżę F8, mogę próbować pchać te pionki prędzej czy później. Powinno być. Wszystko spoko. Natomiast ja po prostu przeoczyłem, że przeźnik może zagrać wieża E8. I chodzi o to, że ja widziałem ten ruch, ale ja myślałem, dobra, no nie może, bo ja zbiję, zbiję i zbiję na G7. I zdobywam kolejnego pionka, nie? Czy tego, czy tego. Natomiast z daleka zapomniałem, że przecież on może zbić to skoczkiem, nie? <grym> Więc yy, wiedziałem, że to nie jest jakaś tragedia. Po prostu bardziej byłem na siebie. Zły, zdegustowany tym, co zrobiłem, że po prostu przeoczyłem taki prosty ruch. No i tutaj znowu zacząłem liczyć, bo miałem dwie możliwości. Mogę zagrać skoczek E4, uaktywniam wszystkie moje figury i zauważcie, że oponent może to zbić. I początkowo mój plan był taki, że po biciu na A2 i ruchu król B1, jak przeciwnik sobie gdzieś odejdzie wieżą, ja to zbiję, przeciwnik to zbiję, ja to zbiję. I stwierdziłem, że tutaj powinno być ok, z tego względu, że mam mieć dwa piąki, e, trzy pionki na dwa pionki. Na tym skrzydle. Natomiast koniec końców odrzuciłem to dlatego, że w tym samym wariancie po skoczek E4 wieża A2, król B1, przeciwnik ma wieża A5. I to mi się nie podobało. Bo jak zrobię dokładnie to samo, to na końcu przeciwnik zawsze będzie miał ruchy typu C4, ruchy typu wieża B5. Więc zauważcie, że niby pozycja jest spokojna, ale trzeba było trochę tych wariantów liczyć. Więc zagrałem Król B1, żeby wszystkie te opcje mieć w głowie. Nastąpiło G6. Skoczek E3, nastąpiło F5, no i tutaj zagrałem ruch, z którego byłem dumny, a potem się okazało, to znaczy komputer teraz mi powiedział, że był to błąd. I ja zdawałem sobie sprawę z tego, że może nie było to optymalne zagranie, ale mi się akurat podobało, bo zagrałem tutaj G4 i po biciu-biciu mam tego słabego pionka, ale moje odczucia były takie, że przez to jak jego figury są po prostu źle ustawione. To ja kiedyś dzięki temu pionkowi będę mógł się przebić z drugiej strony. Może nie było to optymalne, natomiast ja sobie tak myślałem. Dodam jedynie, że według komputera, to co ja powinienem tutaj zrobić, to zrobić taki manewr. Skoczek B5, skoczek A3 i ustawić tego skoczka na C4. Ale dla mnie nie było to oczywiste, że ja tutaj chcę jakoś bardzo wymieniać figury. Także po ruchu G4 nastąpiło bicie, bicie. Ja chcę wymieniać parę pionków, żeby mieć dostęp do przeciwnika, ale figur, no jak nie będę musiał, to nie będę wymieniał. Nastąpiło wieża A7, ja zagrałem skoczek B5, przeciwnik zagrał wieża B7. No i tutaj zdecydowałem, że to jest ten moment, w którym trzeba zrobić jakiś tam progres, bo prawda jest taka. Że ja troszkę stoję w miejscu, nie? Ja mam, go, go, mam godzinę czasu, no i tak sobie ruszam tymi figurkami, ale prawda jest taka, że nie do końca w ostatnim czasie zrobiłem progres. No i zdecydowałem się, że to jest ten moment. Grama 4. I trzeba było tutaj, to już jest ten moment w partii, gdzie po prostu musisz usiąść i policzyć na spokojnie. Bo po pierwsze, przeciwnik może zagrać C4. I to był ruch, główny ruch, ruch którego ja się powiedzmy spodziewałem. I tu widziałem, że mogę zagrać A5. I jak przeciwnik gdzieś odejdzie, powiedzmy, nie wiem, no ja liczyłem, że skoczek idzie na C8, yy, to ja po prostu biję, przeciwnik to bije, no i oceniałem, że ta powstała pozycja po ruchu król C2 jest dla mnie bardzo, bardzo spoko, bo yy, teraz mam tego pionka na C4, który potencjalnie może się kiedyś, może przeciwnikowi sprawiać kłopoty. Mój skoczek na B5 jest silny, zaraz zagram wieża, a 1 powinno być. Git komputer to potwierdza. Co ciekawe, w tym momencie. A5 nawet nie jest najlepszym ruchem, bo komputer mówi, że najlepsze jest zagranie skoczek E5. I jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że komputery nie umieją grać w szachy, nie? W sensie, co, komp nie widzi, że podstawia figurę? Nie no, komp mówi, że ta pozycja jest lepsza dla białych. Dużo lepsza, bo te pionki są bardzo silne. Mi się widziałem tego typu motywy, ale nie chciałem na to iść. Ja bym po prostu zagrał A5. Natomiast przeciwnik zagrał skoczek C7, co okazało się być najlepszym ruchem. Nastąpiło bicie. Ja zdecydowałem się, że tutaj bije przeciwnik znowu gra najlepszy ruch, czyli bije to królem i szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że przeciwnik zagra tak. I planowałem zagrać skoczek E3, poprawiać się na spokojnie. Natomiast przeciwnik zagrał król C7. No to ja dalej gram skoczek E3. Przeciwnik zdecydował się zagrać w posunięcie skoczek D7, atakuje mojego Pionka. No i teraz zagrałem król C2, a przeciwnik dość szybko zdecydował się odpowiedzieć ruchem wieża B4, i na początku bałem się, że wypuściłem całą swoją przewagę, bo czułem, że ja tutaj mam przewagę, ale po ruchu wieża B4 troszkę mi zaczęło to się mniej podobać, no bo oponent atakuje mi Pionka. No Jak zagram na przykład F5, to przeciwnik, po pierwsze, może to zbić, po drugie, może zagrać wieża H4, i nagle jego wieża się bardzo mocno uaktywniła. Więc trochę smutno. Z drugiej strony, jak ja zacznę to bronić, to przeciwnik zagra. Ja liczyłem, wieża E4. Jak ja sobie gdzieś tutaj podejdę, przeciwnik wróci na B4 i będzie atakował mnie w tej wertę. Także nie do końca wiedziałem, co zrobić. Jak ruszę się skoczkiem, przeciwnik zagra wieża E2 i tracę tego pionka. Więc. Yy, więc po yy, wieża B4 trochę się zmartwiłem. Zobaczyłem też. Że jak zagram skoczek C4, to przeciwnik ma skoczek B6. I jeżeli ja to zbiję, przeciwnik to zbije, no to nagle ja nie bardzo mam co robić tutaj. No Mogę tego pionka bronić, ale ta wieża i tak się bardzo mocno uaktywni. Z drugiej strony, jeżeli po ruchu skoczek B6 zagram goniec C3, wydaje się, że zdobywam jakość, bo ta wieża nie ma się gdzie znaleźć. Ale w tym momencie musiałem policzyć chyba 10-15 ruchów do przodu. Bo właściwie w tym momencie już nie. Bo po ruchu skoczek B6, co nie nastąpiło w partii, ja mogę zagrać tu. I to samo w sobie nie jest skomplikowane. Ale przeciwnik ma bicie na C4. Jak ja biję tu, przeciwnik gra tu. Robi mi widełki. Wisi mi też goniec. Więc ja odchodzę. Jedyne odejście, które zapewnia mi, że pozycja jest ok, przeciwnik musi to zbić, i na szczęście na końcu mam ruch goniec A7. I po ruchu król D7 pokażę wam, do którego momentu mniej więcej doliczyłem. Jeżeli internet oczywiście pozwoli, bo jak widzicie, ciężko się przestawia z jakiegoś powodu. Skoczek F2. Goniec H4. Żeby tego gońca wycofać. No to z przeciwnik odejdzie skoczkiem, żeby atakować mojego pionka. To ja mu go przegonię. I początkowo z daleka widziałem taką pozycję i sobie myślę, bele, no ja podejdę królem, przeciwnik podejdzie królem, ja podejdę królem, przeciwnik podejdzie królem. Co prawda mogę zagrać goniec E1, ale w jaki sposób ja mam robić progres? Przeciwnik ustawi sobie skoczka na F5 i nie do końca wiadomo co robić. Natomiast doliczyłem i byłem z tego dumny, bo to wszystko, mówię, liczyłem no, 10 ruchów temu na dobrą sprawę. Chyba magia pana Dianusza mi tutaj dopomogła, ponieważ w tym momencie po ruchu skoczek H6, jak nastąpi to, 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 to ja nie wracam gońcem na E1 bez sensu, tylko gram tu. I nagle przeciwnik ma pewne problemy, bo jak zagra teraz skoczek F5, jestem. Bardzo spokojny, drodzy widzowie, i wcale nie denerwuje mnie to, że nie mogę wam pokazać partii, gdyż internet tutaj przestaje działać. E, po ruchu skoczek F5 ja mam posunięcie B4 i korzystam z tego związania. I znowu to jeszcze nie jest koniec. Bo w tej, w tej pozycji widziałem, że jak przeciwnik odejdzie sobie królem. Tutaj, żeby mnie nie wpuścić, bo zauważcie, że po ruchu król B7 ja podejdę prędzej, czy później zapcham pionka, wejdę królem, wygram partię. A po tym ruchu zobaczyłem, że mogę poświęcić figurę i tu, wiedziałem, że wygram, jeżeli to wszystko stanie. Natomiast szachy są smutne, bo policzyłem właściwie 12-13 ruchów do przodu, po czym przeciwnik też policzył i stwierdził, że nie gra tak. I zagrał ruch Goniec F6. I teraz mam tylko dwa ruchy, które według komputera zapewniają mi dobrą pozycję. Jest to albo odejście gońcem tu, albo tu. I nie będę was okłamywać, to były dwa ostatnie ruchy, o których ja bym pomyślał, bo możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale na moją łysą głowę, to jak odejdę sobie gońcem, to ten goniec jest lepszy niż mój goniec. Więc nie do końca rozumiem, dlaczego miałbym przeciwnikowi dopuszczać do, wiecie, takiej pozycji, że on zagra sobie skoczek B6, nastąpią jakieś wymiany, albo wycofa najpierw wieżę. Po prostu nie rozumiem tego. Dlatego zdecydowałem, że ja po prostu zagram A5. I teraz wiecie, komputer mówił, dwa pytajniki, zły ruch, bo przeciwnik może zagrać tu. I jak, jak nastąpi odbicie, przeciwnik gra skoczek, F6, no i te pozycje oczywiście widziałem. No i stwierdziłem, OK, mam pionka więcej. Co prawda mam pewien problem, bo tutaj muszę się rozwiązać, moja wieża musi tego bronić, ale nawet mogę myśleć o ruchu F5, bicie, wieża G1, odejście od drugiej strony. Dla mnie to jest wygrana. To, że komputer mówi 0,7, wydaje mi się, że z takiego praktycznego punktu widzenia. To jest gierka do jednej bramki. Może by było inaczej, gdyby to powstało. Natomiast przeciwnik również chyba podobnie podszedł do partii, bo zagrał wieża B8. Tylko teraz problem jest taki, że ja mogę zagrać wieża E1. I. <laughs> Ja podczas partii w ogóle właśnie spodziewałem się, że mimo wszystko nastąpi ta wymiana i będziemy grać tę pozycję, bo przeciwnik tutaj od razu siada na moim pionku i ja nie mam czasu, żeby wejść. Natomiast po te, w tej konfiguracji problem dla przeciwnika jest taki, taki, że moja wieża już jest tutaj i grozi wejściem. Także przeciwnik zagrał wieżę F8, ja zagrałem wieżę E7. Spodziewa znaczy, tu policzyłem, że wieża F4 po prostu przegrywa, bo gram tu i, i zdobywam figurę, więc przeciwnik musi tutaj się bronić. Nastąpiło więc król D8, ja Zbiłem figurę, zbiłem pionka na H7, nastąpiło wieża B7, skoczek D5. No i tutaj mam kilka możliwości, żeby osiągnąć sukces w tej partii. Ja się zdecydowałem na moim zdaniem najprostszą, bo zagrałem tu i po tym wymieniłem figury. <laughs> I teraz wiedziałem, że mogę zagrać ruch A6, bo jak przeciwnik zagra skoczek C7, ja zagram tutaj, to oponent musi uważać, bo jak zagra cokolwiek, żeby obronić pionka, to ja gram skoczek B6 i zdobywam e, skoczka. Dlatego przeciwnik po A7 zagrał skoczek A8, ale prawda jest taka, że no z takim skoczkiem może być ciężko cokolwiek tutaj zrobić. No i faktycznie zbiłem jednego pionka, zagrałem skoczek E4. Przeciwnik zagrał jeszcze C4. Chwilę się zastanawiałem, czy lepiej jest pchać i czy ten, ale stwierdziłem, dobra, to meczku nie kombinuj. Zbiłem, no i ta partia nie potrwała już długo. Mam trzy pionki więcej. No i w końcu. O, nie w tę stronę. I w końcu zdecydowałem, że podchodzę królem, nastąpiło król H2. I w tym momencie zagrałem król B7 i przeciwnik się poddał. Także wygrałem swoją partię. No, i póki co to białymi wygrywam wszystko, a czarnymi nie wygrywam nic na tym turnieju. Także zobaczymy, jak dalej pójdzie. Ale mówię, mi ta partia na przykład sprawiła dużo takiej radości. W sensie, wiecie, grałem sobie. E, widziałem, że obaj gramy na podobnym poziomie, nazwijmy to. Nie było jakiegoś wielkiego przygotowania. Po prostu graliśmy tak, jak umieliśmy. No, i okazało się, że akurat tutaj moje wyszło na wierzch. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dzisiaj wieczorem pojawi się drugi. Bo będę grać drugą partię. Także trzymajcie się cieplutko i nara.